telewizor, włączać wypadlecze i uszucę, zaczynamy nowy film. Jej życie wcale nie jest bajkowe, pełno w nim kpin i złośliwych uwag. Idą przez pół miasta i mi dokuczają i później się rozpłacę nawet. No i niekiedy mówię, choć my cały bytom żyją, to niekiedy faktycznie rzadko się zdarza, żeby mnie ktoś obronił. Pani Grażyna w Bytomiu znana jest jako smerfetka. Tak nazwali ją sami mieszkańcy. To dlatego, że spacerując ulicami miasta, często śpiewa piosenki z bajek dla dzieci. Po prostu czuję się w domu bardzo samotna. Nie mam nigdy z kim pogadać. To ja jak wyszłam z domu dziecka, zaczęłam sobie śpiewać piosenki z bajek. Tak, zostało do dziś. Na jej widok reakcje są różne. Jedni się śmieją, inni spoglądają ze współczuciem, ale są też i tacy, którzy bez smerfetki nie wyobrażają sobie Bytomia. Nieszkodliwa, idzie sobie, śpiewa, zawsze z humorem, albo bo ja mieszkam na drugiej stronie na Aksendowicza, na balkonie, to mi pokiwa. Pani Grażyna w lutym skończy 48 lat. Mieszka sama w starej, zniszczonej kamienicy. Jest tu zimno i wilgotno. No i śpię w tym swetrze, tutaj w tych rękawiczkach, nawet i grubych skarpetkach. Pani Grażyny nie stać na remont mieszkania. Co miesiąc na życie ma niespełna 600 zł renty i 250 zł pomocy społecznej. Po opłaceniu rachunków zostaje jej niewiele ponad 200 zł. Ośrodek pomocy rodzinie w Bytomiu, choć sytuację bytomskiej smerfetki dobrze zna, może pomagać w bardzo niewielkim stopniu. Pani Grażyna jest osobą samodzielną, dobrze sobie radzi w środowisku. Owszem, jest nam znana, natomiast nie wymaga bieżącego wsparcia pracownika socjalnego. Wsparcie zaoferowali jej za to mieszkańcy Bytomia. Sebastian Kozielski na jednym z portali społecznościowych zaapelował o pomoc dla smerfetki. Odzew był natychmiastowy. Każdy pisze, co może zrobić dla pani Grażyny i po prostu pomagają, więc tutaj celem tej całej akcji nie jest tylko pomoc materialna, ale głównie zmiana nastawienia do pani Grażyny, bo to jest podstawa, żeby po prostu to, co ją najbardziej boli, żeby się ludzie nie śmiali, nie wyśmiewali, tylko po prostu życzliwością podeszli, uśmiechnęli się, powiedzieli dzień dobry. Akcja przerosła oczekiwania samego organizatora. Pomoc napływa z całej Polski. Dzięki temu pani Grażyna zaczęła wierzyć, że jej marzenia mogą się spełnić. Tutaj najbardziej moim marzeniem jest, żeby mi to mieszkanko oczepili. Żeby po prostu nie marzła, bo po prostu zimno w tym domu. Ciepłe myśli i konkretne wsparcie mogą płynąć jeszcze do 26 lutego. Wtedy odbędzie się finał akcji. Ewelina Lach, Silesia Informacje.